Dobrze, witam tutaj wszystkich i widzimy dzisiaj w kolejnym tym odcinku dojechała tutaj kabina do Władimirca. Zamówiłem sobie ją jakiś czas temu z pewnymi komplikacjami, trochę się opóźniła dostawa. No i jest kabina, no wiadomo, trochę tańsza niż do 60. Jak widzimy, tylko kabina jest tak jakby w uboższej wersji, ale to jest tak jakby to powiedzieć, tylko na pierwszy rzut oka, ponieważ ten dostawca, który dostarczył mi tę kabinę, to powiedział, że różne już były opinie na temat właśnie montowania od razu gotowych lamp. Niektóre właśnie kabiny miały robione tak, że były gdzieś od razu zrobione otwory pod instalację elektryczną, kabel był puszczony profilem gdzieś w środku. Oni z tego zrezygnowali, bo niby, że skarżyli się niektórzy tam klienci, że tutaj woda potrafiła dolatywać, że rdza się szybko tworzyła. Dlatego oni, no wiadomo, poszli na łatwiznę, bo mniej roboty, no ale generalnie powiedzieli, że każdy sobie może zrobić tak jak zechce. Niektórzy po prostu przewód puszczają pod uszczelką i tyle w tym temacie. No nie wiem, będę musiał jakoś to wykombinować, bo niby lamp nie ma, ale tutaj oczywiście sobie dołożyłem do tego zestawu. 100 zł więcej tylko kosztowała kabina. Do tego doliczone są 3 halogeny. Niestety bez żadnej, mówię, instalacji elektrycznej przewody będę musiał we własnym zakresie sobie dołożyć. Te lampy, kierunki boczne, to są tak jakby w standardzie, ponieważ no, tylko dwie lampy tak jakby w standardzie są, bo z tyłu nie ma, bo to już jest oryginalnie w ciągniku, poza kabiną. Do tego jeszcze w standardzie mamy 2 lusterka. Takie mi się wydają, że nie no, podobne do 60 chyba wielkością, chociaż może deczko mniejsze, nie wiem, mam takie wrażenie, nieważne. No i do tego standardowo jeszcze uchwyty do lusterek. O, nawet pasują, wiadomo, śruba mi się złapie, to będzie się trzymać. Do tego jeszcze kawałek uszczelki pod kabinę. Wydaje mi się, że za krótki kawałek ucięli, ale to nic, nie szkodzi, jakoś sobie poradzimy, damy radę. Kompletnie nie wiem, gdzie te blaszki mają być, tak w pierwszej dedukcji mojej wynika, że to ma być gdzieś tutaj przy podłodze, ponieważ rozstaw od tutaj ramy pomiędzy drzwiami jest tutaj większy niż tutaj przewiduje podłoga w ciągniku. Żeby przykręcić to gdzieś, przymocować w ciągniku, gdzieś o w ten sposób, w taki... Taki, czy to może odwrotnie, czy albo ta blaszka, albo właśnie tak, w ten sposób ta blaszka. Ktoś mi może doradzi, jeszcze się popytam tych osób, które mają te kabiny. I teraz tak, samo zamocowanie kabiny jest dosyć proste, wystarczy mieć ciągnik z turem i w łatwy sposób można ją podnieść. Tutaj położyć uszczelkę, nie wiem, czy pod tą uszczelkę jakoś dawać jeszcze silikon czy coś takiego, żeby to jeszcze w miarę było bardziej szczelne, ale chyba nie, bo to wiadomo, za dużo silikonu to też nie ma co wszędzie tak wdawać. Tak, mocowanie kabiny jest tu na tę jedną śrubę, drugą śrubę jest tutaj, trzecią tutaj, czwartą tutaj, piątą w tym miejscu i szóstą w tym miejscu. I mamy wszystko. Tutaj takie dwa uchwyty, żeby się zamykała kabina. Do tego jeszcze co? Otwierany dach. Tak samo w 60, tylko zamknięcie nie do końca tak działało, w ten sposób tylko, że tak powiem, opada. No ale przeżyjemy, wytrzymam, że tak powiem, z tym. Wycieraczkę natomiast będę musiał sam sobie dokupić, bo tak postanowiłem. Założę sobie silnik polskiej produkcji razem z ramieniem wycieraczki. Będzie to drożej kosztowało niż 100 zł w standardowym zamówieniu, ale przynajmniej będzie lepiej to działało. Tylna szyba uchylana, tak samo jak w 60. O, farbę jeszcze zdzieram teraz, bo nikt tego nie otwierał. No i tu tak samo z takim zatrzaskiem, zamknięciem. O! Coś tu niedokładnie domyka, no ale... Wiadomo, to nie jest
sprawdzane dokładnie, czy to jest szczelne, czy nie. To jest taka rzemieślnicza tylko produkcja. Zawsze to i tak będzie lepiej niż bez kabiny. Tak to się prezentuje. W samym ciągniku natomiast będzie trzeba wymontować kilka następujących rzeczy. Fakt, że po nawozach trzeba go trochę umyć, no to wiadomo. Teraz tak, nie wiem, czy ten przełącznik... Nie, ten przełącznik nie powinien przeszkadzać. Na pewno światło te jedno. Skrzynkę z narzędziami sobie odczepię na rozsiewacz do nawozów. Trójkąt ostrzegawczy, no bo ten profil już będzie razem z kabiną tutaj. To będzie w środku, trzeba będzie gdzie indziej uczepić. Rozdzielacz hydrauliczny. Na razie zdemontuję go z tymi przewodami. Będzie trzeba to jakoś inaczej popodpinać, gdzieś ewentualnie jakieś dziury porobić dodatkowe. Ewentualnie powiem wam, że chyba wykorzystam tutaj właśnie ten element w kabinie, gdzie tu nie będzie zasłonięte tej blaszki, po prostu może się nie założy i tędy się puści przewody między ramą kabiny a podłogą i będzie problem rozwiązany. To się będzie na pewno tu znajdować, światło się zdemontuje, rozdzielać później inaczej zamocuje. I chyba tyle z takich ciekawszych rzeczy. No te przewody trzeba będzie jakoś przedłużyć, no bo tutaj one nie pozwolą tak, żeby... Zobaczymy zresztą, mówię, może rozdzielać gdzieś będzie bliżej, nie będzie na błotniku. Także taka to filozofia zakładania kabiny i mozolnej pracy z odkręcaniem śrub. Też nie będę pokazywał, bo to takie gmatwanie, nie chcę tu zanudzać. Chcę tylko pokazać ogólny zarys, jak to wygląda według mnie. Później już po założeniu kabiny nagram drugi filmik, sąsiad mi pomoże turem nasadzić to. No, bym mógł umyć to trochę dokładniej, ale nie będę mył ciągnika na razie całego, bo i tak będę jeździł jeszcze w zboża z nawozami. Teraz tylko przetrzę się najwyżej górę po zdemontowaniu tego wszystkiego, tak żeby tu, gdzie zakładam kabinę, było czysto. Później i tak to będzie w błocie. No, ciągnik nie służy do tego, żeby stał ładnie, pięknie i wyglądał. Ma robić. Ma mi służyć do oprysków i do siania nawozów w głównej mierze, także jest taki zamiar. Wiadomo, teraz jeżeli jest taka bardziej produkcja intensywna, stosuje się dużo zabiegów wczesną wiosną, późną jesienią, a bez kabiny to jest ciężka sprawa, w szczególności łatwo zachorować można, nawet jak się przeziębi, to już taki gwóźdź do trumny, że tak powiem, nie mieć kabiny. Także tyle z tych nowych na razie nabytków. Kolejny nabytek, który mam, że tak powiem, nowy, pokażę w kolejnym odcinku. Kto jest bardzo ciekaw, jaki to nowy nabytek, to może sobie wejść na Facebooka, na fanpage Życie Zwyczajnego Rolnika i tam jest podane, że kupiłem nowy sprzęt do ciągnika do 60. Na razie do 60, bo w najbliższych, na przykład, nie wiem, no, roku, dwóch latach i tak nie zamierzam mieć nowego ciągnika, chociaż to wiecie, plany są różne. Kupiłem po prostu taki sprzęt i tyle. Opis jego w kolejnym odcinku. Także nie zanudzam. Na razie wam i cześć.